Poziomy negatywne Backrooms to całkiem dziwny temat w zapleczach. Miałem już o tym nagrać jakiś czas temu, aczkolwiek z tym tematem przychodzę do Was dopiero teraz. W dzisiejszym materiale, a także miejmy nadzieję, że w kilku innych, które będą pojawiać się na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, będziemy przyglądać się właśnie kilku poziomom negatywnym Backrooms. Więc miejmy nadzieję, że jakoś ciekawie nam to wyjdzie. Cześć wszystkim, ja jestem Ondar, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to właśnie zajmiemy się pierwszymi trzema negatywnymi poziomami Backrooms. Nim zaczniemy, zostaw koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, aby materiał mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować, a także suba na kanale, jeśli jesteś tutaj nowy, bo chcemy dobić tych 200 tysięcy widzów do 31 października, czyli do Halloween. Wpadajcie również na mojego Instagramka, linka macie w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed Wami pierwsze trzy poziomy negatywne w Backrooms. Zatem czym właściwie są poziomy negatywne Backrooms? Wchodzą one w skład poziomów enigmatycznych, czyli chociażby Run for Your Life, Fun czy Shady Grey. Wobec tego są to poziomy występujące gdzieś obok tych faktycznych poziomów Backrooms, których nie da się jednoznacznie wpisać w tą faktyczną numerację. Do tej pory pojawiło się aż 11 poziomów negatywnych, od poziomu minus 0, aż przez poziom minus 4, minus 5, minus 10, wielka luka, poziom minus 998. Właśnie zdałem sobie sprawę, że istnieje nawet poziom pierwiastek z dwóch. Kumasz to? Poziom alfa. Co tu jeszcze jest? Poziom unnamed. Duel. Fabryka świata. To brzmi fajnie. Jeżeli chcecie poziom o fabryce świata, nawet w to nie klikam w tej chwili. Jak chcecie poziom o fabryce świata, to napiszcie o tym w komentarzach, bo wygląda to świetnie. W każdym razie, żeby przedstawić wszystkie poziomy negatywne w tym jednym filmie, to byłoby dość ciężko. Wobec tego dzisiaj skupimy się na poziomie od minus 0 do minus 2. Nie chcę teraz brać od razu wszystkich pod lupę, bo ten film musiałby trwać 40 minut. Wobec tego podzielimy to na kilka oddzielnych filmów, jeżeli będziecie oczywiście tego chcieli, które będą pojawiać się no co miesiąc, co dwa czy coś. No a teraz jakoś niedługo szykuję dla Was kilka naprawdę fajnych filmów, w tym jeden dłuższy z Backroomsów i możecie się już domyślać, co to będzie. Taka gratka dla fanów Backrooms na koniec wakacji. Ale do tego jeszcze długa droga, sierpień się jeszcze nie skończył. Wobec tego przed Wami trzy pierwsze negatywne poziomy Backrooms. Więc co? Let's go! Zatem zacznijmy od poziomu minus 0, jakże dziwna nazwa, tak szczerze. Skala trudności przetrwania w tym miejscu została sklasyfikowana jako nierozstrzygnięta. Wobec tego bezpieczeństwo w tym miejscu jest nieokreślone, jest to poziom także niezabezpieczony, a liczba jednostek także jest nieokreślona. Poziom minus 0 jest pierwszym poziomem negatywnym w zapleczach i w zasadzie jest totalną kopią poziomu zerowego. Jest to w zasadzie zupełnie ten sam poziom, tyle że z pewnymi rewelacjami wizualnymi. Wobec tego tak, cały poziom jest lekko zgliczowany, w sensie wszędzie masz to dziwne zakłócenie. A także jedyne barwy, które zobaczysz na tym poziomie, to różowy, fioletowy, czarny i żółty. Nie ma tutaj żadnych społeczności ani placówek na tym poziomie. Co do wejść na ten poziom, cóż, dostęp do poziomu minus 0 jest możliwy tylko i wyłącznie przez próby wejścia do poziomu zerowego z zupełnie innego poziomu. Wyjść z tego poziomu nie ma, aczkolwiek w raporcie na jego temat znalazło się kilka ukrytych wiadomości od kogoś, kto prawdopodobnie ten poziom zamieszkuje. Poziom minus 0 to jedyny, prawdziwy poziom zapleczy. Wszyscy staliśmy się jednym. Kraj bez flagi, królestwo bez monarchy. Co mówi ci nasze imię? Jesteśmy tutaj, nie zapomnij o nas, nie zapomnieliśmy o tobie. Rozkoszuj się naszą istotą. Dołącz do naszego stawiania się. Czekaj, nie możemy pozwolić ci odejść. Nie pozwolimy ci odejść. Nowy wędrowiec przybył, aby się uczyć. Co napędza tę ciekawość? Co oni przed tobą ukryli? Nie ma to znaczenia. Dam ci prezent. Naprawdę wspaniały prezent. Chodź z nami, dziecko. Zrzuć swoją śmiertelną cewkę. Nie bój się. Witamy w twoim nowym domu. Ty, tak szczerze to jakoś mnie nie przekonuje. Przejdźmy zatem do kolejnych poziomów negatywnych. Skala trudności przetrwania poziomu minus 1 Backroom została sklasyfikowana jako druga. No wobec tego jest tu w porządku, co nie? Poziom minus 1 jest nieskończonym korytarzem z drzwiami po obu stronach. Składa się z pomalowanych na biało ścian licznych czarnych drzwi, które doprowadzą cię do poziomu minus 0, poziomu 0, do poziomu zaćmienie lub do poziomu drugiego. W miejscu tym nie usłyszysz charakterystycznego brzęczenia poziomu zerowego, natomiast do twoich uszu
dochodzić będą delikatne dźwięki fortepianu, którego źródło jest nieznane. Im będziesz iść dalej, tym fortepian będzie stawał się coraz głośniejszy, a twoja wizja będzie stawać się jak gdyby zakłócona. Coraz bardziej będziesz słyszeć również reklamy z lat 30. XX wieku. Wkrótce twoja wizja stanie się czarno-biała z efektem statycznym. Będziesz mógł także zobaczyć wizję ludzi w garniturach. Wędrowcy, którzy dotarli aż tak daleko, zawsze zawracali w tym właśnie momencie. Robili to z powodu pewnej nieznanej istoty o imieniu Nutrisha. Póki co poziom jest dalej eksplorowany i badany. Na razie poziom trudności został sklasyfikowany jako drugi, aż do odwołania. Skala trudności przetrwania na poziomie minus 2 została sklasyfikowana jako czwarta, wobec tego jest tutaj trochę ciężej. Sam poziom minus drugi dzieli się na 4 różne podstrefy, więc szybciutko przeanalizujmy każdą z nich. Poziom przez cały czas jest niezwykle niebezpieczny, bowiem emanuje swoistą dziwną energią, która będzie wabić każdego podróżnika do coraz to mroczniejszych miejsc. Pierwsza z nich to basen. Jest to gigantyczna, niedokończona, opuszczona, brzydka piwnica, która jest zalana wodą, więc tak jest. Miłej kąpieli ci życzę, ziomuś. Są tu rury, kilka wentów na ścianach, a także niezabezpieczone przewody elektryczne, biegnące po ścianach. Co niektóre zakamarki tego miejsca są niezwykle ciasne i niewygodne, całość jest rozświetlona pomarańczowymi światłami. Istnieje tutaj pewna istota, mianowicie ta zwana krzykaczem, Screamer. I no cóż, nie jest to zbyt przyjazny typek. Są to wielkie humanoidy bez twarzy, posiadające tylko szeroki uśmiech, a ich jedynym celem i jedyną funkcją tutaj jest po prostu krzyczenie na kolejnych podróżników, więc no uważaj, jeżeli nie chcesz, żeby ktoś zakrzyczał cię na śmierć. Następna część poziomu minus drugiego to sala nudnych płomieni, sala wyblakłych płomieni czy coś? Jest to dość duży obszar składający się z sal z poplamionymi błękitnymi betonowymi ścianami i białym dywanem, który jest również poplamiony. Cały obszar pokrywa ciemno-niebieska poświata z lampionów na ścianach. I to w sumie tyle. Następny z nich to otchłań, składa się ona z dużej przestrzennej pustki. Generalnie czarna, mroczna pustka, do której nie warto się zapuszczać. Ostatnia ma dość dziwną nazwę, więc po prostu ją przetłumaczmy. Labirynt Kafkowski. Jest to duży labirynt składający się z żywopłotów z fioletowymi liśćmi, nad którym znajduje się błękitne i pochmurne niebo. Podłoże natomiast składa się z fioletowej trawy. Jak widzicie, ulubione miejsce Purple Guy'a. Budubu psz. No i w tym materiale to byłoby już na tyle, nie jestem do końca pewien, czy wyjdzie z tego coś fajnego i czy ostatecznie to wstawię, bo to, co przed chwilą nagrałem, jakoś tak mi się nie spodobało. No, aczkolwiek miejmy nadzieję, że coś fajnego z tego materiału wyjdzie. Jeżeli oglądacie ten film, właśnie wracam z krótkiego wyjazdu i cóż, na przestrzeni najbliższych dni, albo na przestrzeni początku przyszłego tygodnia, pojawi się nowy, grubszy film z pewnej rzeczy, którą chciałbym kontynuować na przestrzeni najbliższego roku, powiedzmy. Ponieważ zacząłem sobie oglądać pewne filmy na zagranicznym YouTubie i mega wciągnąłem się w pewien temat, który w sumie już gdzieniegdzie poruszyłem na tym kanale, ale nigdy nie zabrałem się za to jakoś w większym stopniu, a myślę, że ma to swój potencjał i mógłbym całkiem fajnie opowiedzieć o kilku sprawach internetowych. Ale cóż, wyczekujcie, to pojawi się albo na przestrzeni najbliższych dni, albo na początku przyszłego tygodnia. Tymczasem cóż, wielkie dzięki za oglądanie, jeżeli materiał wam się spodobał, zostaw pod nim kciuka w górę, a także suma na kanale, jest ich tutaj nowy, bowiem dobijemy 200 tysięcy widzów do 31 października, czyli do Halloween. Wpadaj na mojego Instagramka, drugi kanał i TikToka, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem moi drodzy, wytrzymajcie się do kolejnych materiałów, mówi do was Mondar, trzymajcie się ciepłutko, miłego dzionka wam wszystkim, cześć! We'll be right back.